są młodzi i ambitni, a na portalach społecznościowych mają miliony fanów z całego świata, którzy śledzą ich każdy krok. Co roku magazyn Times ogłasza listę najbardziej wpływowych nastolatków świata. Kto się na niej znalazł i czy warto brać z nich przykład? Odpowiedź zostawiam Wam. Cześć wszystkim, zaczynam! Obserwowana przez ponad 70 milionów fanów na Instagramie, aktualnie skupia się na rozwoju swojej marki kosmetycznej i odzieżowej. Kylie to 19-letnia modelka, aktorka i oczywiście idolka wielu amerykańskich nastolatek, która została w szybkim tempie rozreklamowana przez budzącą wiele kontrowersji sławną przyrodnią siostrę. Na co dzień lubuje się w nakładaniu sporej ilości make-upu w wieku, w którym powinno dominować piękno naturalne. Miley Obama nie jest już dzieckiem. W tym roku w czerwcu skończyła 18 lat, a w przyszłym planuje rozpoczęcie studiów. Starsza córka ustępującego prezydenta Baracka Obamy wyrosła na piękną dziewczynę i uważana jest powszechnie za ikonę Ameryki. Razem z jej siostrą na co dzień pomagają mamie w działaniach charytatywnych, dając przykład innym młodym dziewczętom. Maddie stała się popularna dzięki udziałowi w jednym z amerykańskich reality show. Na swoim koncie ma też występ w serialu Jej szerokość Afrodyta. Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak teledysk Sea, która aktualnie przekracza 1,5 miliarda odtworzeń w serwisie YouTube. Dodatkowo w tym roku rozwinęła własną linię odzieżową, a niebawem użyczy głosu do filmu animowanego. Aktor, model, raper, projektant odzieży wyróżniony głównie za głośną kampanię Louis Vuitton, w której zaprezentował się w damskich ubraniach. Bardziej znany jako syn Willa Smitha, znanego w świecie gwiazd aktora, który ułatwił synowi dojście na sam szczyt oraz roli w filmie W pogoni za szczęściem z 2006 roku, w którym to grał u boku ojca. I na koniec jedna z ambitniejszych dziewczyn. 19-letnia pakistańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla oraz działaczka na rzecz praw kobiet, głównie na rzecz ich prawa do nauki. Założyła fundację, która pomaga w edukacji dziewcząt z biedniejszych rejonów świata, w których to talibowie zmuszają do zamykania szkół po wprowadzeniu zakazu edukacji młodych kobiet. Za jej działania została postrzelona w głowę i szyję, przeżyła i nadal realizuje swoje marzenia. To na tyle, dzięki, pozdro i do następnego.